Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku Stła Biedaków. I witamy się dziś u pana marzyciela, Dariusza, oczywiście, który ostatnio próbował podbijać serca kobiet i bardzo ciężko mu to szło. I mam nadzieję, że w tym odcinku wszystko się powiedzie. Dariusz, mam nadzieję, że tym razem ci się uda. Bardzo cię proszę, nie zepsuj tego. Nie dzisiaj. Czy on oddał tą lampę? Nie oddał tej lampy. Dobra. Tak tylko sprawdzam. Dobra, 8 godzina, to chyba już całkiem spoko. Tak mi się wydaje. Przynajmniej. Może już Sim nie śpi, ale jest też szansa, że jest w pracy, więc... Ona jest, z nią jesteśmy zauroczeni. Zaproś. O, a może jest bez pracy? Nie przyjdź sama, bo tak. Przyjdź sama, bo tak. Ty byś się mógł przebrać, ale kurde... Musiałby iść specjalnie na górę, żeby to zrobić, więc już stracę, niech przyjmie ją w piżamie. Wyjdź tutaj. Tak się nie możesz jej doczekać, gdzie czekasz na nią przed domem. Idzie ona. Nie włączaj mi radia. Idzie. Jakaś w ogóle randomowa simka, no ale cóż, taka nam spadła z nieba. Ale dokąd ona idzie? Kurde, nie mogę w nią trafić. Typiaro. Powitajmy ją. Zobaczymy, jak ją powita. A, teraz tak się witają, a jakoś tak opornie im szło. No to dobrze, po chwili tu... Ja się boję dawać takich interakcji mocnych. Okej. A kto go zdradził, bo ja już nie pamiętam, żeby go ktoś zdradził. Pieścić się nie chce z nami. Zaproponuj. Wprowadź się. Zobaczymy. Czy się wprowadzi? O nie, ty frajerko! No to jest po prostu dla mnie za trudne, no! Co z tymi sinami jest nie tak? Aj! Jak oni mnie denerwują! Znowu będę cały odcinek się męczyć. Nie będę z tobą grała w piłkę. Stój tu! Zabawiaj, dowcip. Proszę mi tutaj relacje wzmacniać na maksa. Wręcz jej podarek. Pocałuj. A słodkie słówka? No. Dobra, coś tu działa. A, trzymaj za dłonie. Czy on ma pierścionek na ręce? No ma. Chłopie, ty nosisz obrączkę, to ja się nie dziwię, że żadna kobieta nie chce z tobą w ogóle... O Jezus. Jeszcze ta burza, nie? Kotem się trzeba jeszcze zająć, więc... Dwa piorunki mają ze sobą, a mają takie problemy, żeby w ogóle coś zaiskrzyło, poważniejszego masakra. Patrzcie, ona niby się zakochuje, a tutaj się nic nie zmienia. Co jest z nią nie tak? Wow. O, i 7000, dzięki. Dobra, pokaż mi, dziewczyno. Uuu. No to... Pocałuj, gorące pocałunki. Ty jesteś bardzo rodzinna i chcesz zdążyć do tego jubileuszu. Jak romantycznie. O, Dariusz się też zakochał, więc w samą porę, że tak powiem. Aha. I co, nie oświadczysz się jej? Oh,
ta burza, te pioruny, stój! Masakra! To jest po prostu idealne ujęcie i w tle ten telewizor. Idealna zła spara będzie, ja już się o to postaram. Dariusz tutaj już widzę, o, nauczy się do żółtniego szczęścia i nauczy się opanować gniew, po prostu super. Gdzie to jest? Dożywotnie szczęście, proszę bardzo. Dobrze, ogólnie to myślę, że w sumie możemy się wybrać gdzieś na jakąś parcelę i sobie wziąć ślub. Wiecie, Dariusz ma już swoje lata i on nie chce czekać. Ile mu tu zostało? 7 dni? O, co to jest? A chyba nie chcemy, żeby podobnie jak niejaki ćwir przypadkiem nie dożył narodzin ewentualnego potomstwa, bo jest szansa, o już jest 6 dni. Bo jest szansa, że będzie potomstwo, więc no. Póki jest szansa, to trzeba, no, ogarnąć. Dałaś pocztę, widzę, że jest mu głodna. Zapach ubranie codzienne, zapach ubranie wizytowe. Nie drzyj mi się tam pod tymi drzwiami, tylko idź się ubierz, bo zaraz wychodzimy. O, tyle ci powiem. Taki wieczór to akurat myślę, że idealnie. Na taki cichy ślub. Nie wiem jeszcze gdzie pójdziemy, ale ja coś tam znajdę ładnego i tyle. No i już dotarliśmy. Wybrałam jakiś romantyczny klub, w którym jest po prostu wszystko dosłownie, więc myślę, że coś tam znajdziemy do roboty. Chyba nie ma tu miejsca na ślub, tak mi się coś zdaje. Niby tu jest wszystko, ale chyba łuku weselnego nie ma. A jest jednak, no proszę bardzo. Niesamowite. Nawet mamy, o, pokój z szafą, więc, o, postarał się o dziecko. Tak, od, tak z drzwi? Aha, bo, ha, bo to jest szafa. Dobra, to w takim razie załóż ubranie wizytowe. I ty też, Dariuszu, przebierz się w ubranie wizytowe, żebyście ładnie wyglądali. Może przyjdą jacyś obcy ludzie na ten ślub. Co tak długo się przebiera ta? No. Teraz ty podejdź tu. Ty podejdź tu. Co to za laska? Ktoś się rusz... O! Ten jak się odszczelił, jaki biały w ogóle ten. Zdajecie. Och, jak romantycznie. Focia musi być. Oczywiście. W pełnej okazałości zrobimy taką. Oni chyba czekają jeszcze na gości. Tak swoją drogą. Na obcych ludzi, nie? O, zobaczcie, są znajomi. A nie, to nie jest znajomy. Nawet ktoś znajomy jest. Ale nie ma nikogo znajomego. Ej, bo przegapimy ślub. O. Dobra, nie będę się tam zajmować gośćmi, tylko kurde, o. Tu się dzieje, tu się dzieje. Co mnie tak wyrzuciło? Już podróż poślubna, ty myśl o jakimś dziecku. O, tutaj więcej ludzi przyszło. Jakaś Natalka Patyczak. O, Archie nawet przyszedł i Markus. W ogóle przez chwilę jak on tutaj stał, to wydawało mi się, że trzyma bukiet w ręce. O, zobaczcie. No dobra. No to już oficjalnie jesteście małżeństwem. Może chcielibyście jakieś dziecko czy coś? Byłoby nawet spoko. Możecie poprosić o stolik. Ten? Nie, ten nie możecie. Restauracja jest w ogóle chyba w innym punkcie. Tu możemy tylko zamówić napój. Kurczę, liczyłam. Jednakże ten, no dobra, to w takim razie weź podaj jedzenie. Stać was w sumie, sobie zjecie.
No i jemu się tutaj spełniła aspiracja, więc tak. W ogóle to jest zrobione tak fajnie, że automatycznie ten. Oni o, czekajcie, stop. O nie, tu jest tort weselny. Hello! Nie założyłam tego totalnie. Tu jest wszystko przygotowane, zapięte na ostatni guzik po prostu. Spójrzcie. Spadaj, szarlatanie, bo psujesz mi kadr. Słyszysz? Jakbym miała wpisany kod, to bym cię usunęła po prostu, wiesz, w tym momencie. I byś przestał istnieć. Jaka groźba, nie? O, no, to teraz zobaczymy. Szarlatan. Wszystko przez tego szarlatana. Patrzcie na jego poliki. O mój ci. O, szczęśliwi. No, to siadaj tortem, pojecie i już. I zaraz pójdziecie na Barabara tutaj i zabawa się podniesie, będzie wszystko zaliczone za innym zamachem i wracam do domu. Aha. Nie mam pytań. Nie mogłeś zjeść z żoną, prawda? Masakra. Coś tam w ogóle się drze. Wróć. To weź sobie jeszcze jeden talerz. Co to za laska w ogóle do niego przyszła? No, serio? Proszę bardzo. Obejmij, pocałuj. W sumie, możemy podjąć pierwszą. O. Patrzcie, to jednak działa. To łóżko wibruje. Ale tylko chwilę, widzieliście? Ej, nie możemy się pozarazić, dziecko. Czemu? Bo łóżko wibruje, czy co? Bo nie kumam. A w szafie mogliśmy. Dziwne, to zróbcie samo Barabara w takim razie. No dobra, no. Nie wiem, o co chodzi, coś się zbagowało, czy co? To też chcę na wakacje jechać. Nie ma żadnej wakacji, ja nie mam na to czasu, nie chcę mi się... Tyle wam powiem w tym temacie i proszę... Do domu wracamy. A nie, śpimy w publicznym miejscu. No, wrócili nasi zakochani. Są nadal głodni, więc może coś niech wezmą z tej lodówki przed snem właśnie. Jeszcze tylko sobie sprawdzę tą jedną rzecz. Bo raczej zanim oni będą chcieli mieć razem dziecko, to... To nie będzie tak prędko. No, tutaj jest, postaraj się o dziecko. Co? Ona nie chce? Co to za minusy? No, już myślałam. To musiały być minusy z ich rozmowy po prostu. Marta Marzyciel, o. Zobaczymy, czy będzie miała. W ogóle tak sobie wymyślałam, że marzyciel ma teraz taką młodą żonę i chciałby pewnie troszkę pożyć, żeby no, korzystać z tego. Czekajcie. Jest. Chciałbym no, korzystać z tego szczęścia, które mu się trafiło jeszcze na powiedzmy stare lata i teraz o, będzie oczekiwał dzieci, chciałby dożyć. Nie wiem, przynajmniej tego, jak pójdę na studia, czy cokolwiek. Więc pomyślałam, że skoro ma lampę Gina, to może po prostu poprosić go o dłuższe życie. Mamy poranek i kurde, żeby oni mi zaraz nie pomarli. Szczególnie ona, bo ona już tutaj ma po prostu taki głód, że masakra, więc niech najpierw pójdzie zjeść. Koniecznie, szybko, biegiem wręcz, bo nie chcemy mieć... Zaraz trupa, dopiero co się ożeniliśmy. No biegnij do tej lodówki, a nie mi tu pokazujesz coś. I ty dzisiaj idziesz do pracy normalnie na 10, okej. Nie masz tej logiki, więc niestety awansu nie będzie.
Aha, postanowiłaś iść gdzie indziej. Świetnie. Ty to potem posprzątaj wszystko. Nie pamiętam, czy mamy jakąś pokojówkę, niestety. Więc jedz sobie, a potem weź prysznic. O, Dariusz tutaj ładnie posprząta. Ten syf. A jak nasz kot? Sobie śpi. Dobrze. To do pracy, tak? Czyli nie mamy pokojówki chyba. Jeszcze tu masz jeden talerz. Tu masz klop do posprzątania. Tutaj potem też do wyczyszczenia jest, widzę, o. Wszystko trzeba ładnie posprzątać. A potem co? Będziemy malować dalej obrazy, nie? Halo, czemu nie mogę tego kliknąć? Dobra, nie wiem. Weź, kontynuuj malowanie. Co ty wyjąłeś z tej skrzynki? Ten liścik? O, niech sprzeda też ten obraz. O, i wróciła laska, znaczy jego żona. Gdzie tak biegnie? Aha, to kibelka. Fantastycznie. Od razu sobie wyczyść. I skorzystaj. I idź ćwiczyć grę w szachy, moja droga. Żebyś sobie nabiła logikę. A ty znowu malujesz, ty byś coś do jedzenia dał. Bo w sumie nam się kończy jedzenie. Może zupę nam pociesz nie babuni? O! Napoleon nam się tarza w kwiatkach. Fantastycznie! Naprawdę tak bardzo nie chce mi się wymyślać imion dla zwierząt, że moje zwierzęta mają najmniej kotek, po prostu. Taka sytuacja. No, zjedz sobie, Dariusz, zupę, no zobaczcie, jak on się szybko starzeje. Zastanowię się, może go troszkę odmłodzę. Potem się przyłączysz, ale najpierw musisz odłożyć i posprzątać. W sumie to też zachowaj. No i co, skorzystaj, wykąp się. A ty trochę musisz powijać tych punkciorów. Bo ci dwóch brakuje. Tak, akurat jeszcze jeden chyba dasz, albo i nie dasz radę, bo jesteś w ciąży i głód ci spada jak po prostu szalony. Więc idź zjedz, bo zaraz będziesz spała w tej zupie. Jak tam koteł? No koteł cały czas śpi też. Będzie trzeba jutro troszkę się nim zająć, bo mu towarzystwo spada. Bawić się z krewnym. A ty masz krewnych w ogóle? Tak swoją drogą? Ty tu nie masz chyba. No właśnie. On ma tylko syna. Także no. Ale nie śpi w tym. Kubie, to zjedz to. Zjedz to jak człowiek i idź spać. W ogóle myślę, że będziemy na tym kończyć, bo... O, o właśnie. To jest idealny sposób, żeby kończyć, czyli... O, już dostaliśmy urlop nawet. Super, po prostu jakoś szybko to poszło, ale... Czy to już się zepsuło? Nie, jeszcze. Wstań i zjedz, skoro już wstałaś i tak. No, będziemy sobie kończyć na tym, bo sporo się dzisiaj wydarzyło, tak naprawdę. W końcu zdobyliśmy serce Marty, wzięliśmy ślub. Najpierw były zaręczyny i w ogóle, i teraz ciąża, więc no, jest bardzo dużo jak na jeden odcinek. Wiem, że to czyste szaleństwo, że oni nawet, kurde, no, nie pożyli razem ze sobą jako para, ale no cóż, trzeba się spieszyć, bo marzyciel wiecznie żył nie będzie. Tyle powiem, a nie wiem, czego będę odmawiać tym dżinem, zobaczymy. Tymczasem ja Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i pa pa!